Gość, radia zachód. Łukasz Brodzi, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Agata Muchowska, rzecznik prasowa ZUS w Zielonej Górze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani rzecznik, będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o uchodźcach, trochę do, o naszych sprawach. Zarówno tych, którzy na emeryturę przechodzą, ale także tych, którzy z ZUS-em mają w inny sposób do czynienia, ale o tym za chwilę. Zacznijmy w takim razie od tego, że właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął się obsługi wniosków. O 500 plus uchodźców, którzy do nas przybyli także do Zielonej Góry. I także te wnioski już się okazuje, są pierwsze złożone. Tak. Te wnioski dla obywateli Ukrainy o świadczenie 500 plus są dostępne od tej soboty. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naszym województwie uruchomił przez ten weekend swoje oddziały i inspektoraty. Stworzyliśmy weekend dla Ukrainy. I w tym czasie obywatele tego kraju, którzy uciekali przed wojną, mogli złożyć wnioski o 500 plus w swoim ojczystym języku. No i to się okazuje, nie był jeden, dwa czy trzy wnioski, a kilkaset. Tych wniosków było dużo, tych wniosków było ponad 700, natomiast tutaj musimy przypomnieć, że to były nie tylko zakłady ubezpieczeń społecznych, ale też byliśmy w miejscach, gdzie wydawane są numery PESEL. Poza tym już od paru tygodni wydawane są w Zielonej Górze i e, też w Gorzowie numery PESEL. I tam też nasi pracownicy mają swoje stanowisko, gdzie na bieżąco zakładają profil na platformie usług elektronicznych ZUS. Taki profil jest niezbędny po to, żeby właśnie złożyć wniosek o świadczenie 500+. Więc tutaj z tego weekendu dla Ukrainy skorzystało przeszło 700 osób. Natomiast tych wniosków zostało złożonych zdecydowanie więcej, ponieważ ten ten, kto wcześniej już sobie założył profil na platformie usług elektronicznych, mógł taki wniosek wypełnić sam i wielu ludzi z tego zapewne korzystało. Nie mam tutaj dokładnej statystyki. Czyli wielu uchodźców, Natomiast... którzy przybyli do naszego kraju, mając dostęp do internetu, po prostu może to zrobić z domu osoby, która go przyjęła. Oczywiście może to zrobić nawet ze swojego języku. telefonu. W swoim języku, tak. I ze swojego telefonu. I ze swojego telefonu. Czyli ZUS bardzo szybko wdrożył przepisy, które zdecydowały. Państwo Polskie Staraliśmy się tak staraliśmy się, jako staraliśmy się tą pomoc zaoferować niezwłocznie, ponieważ no najważniejsze jest to, aby te osoby zabezpieczyć w pierwszej kolejności finansowo. No właśnie, bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby te dzieci, które tu przybyły, miały jakieś finanse, mimo że na przykład rodzic jeszcze nie zdążył podjąć pracy, bo to dość krótki okres, w którym na polską ziemię tyle osób jednocześnie przybyło. Dokładnie, dokładnie tak. I jeszcze Państwo chcieliście to zrobić w marcu? Dlaczego? Zależało nam, żeby wprowadzić te wnioski w marcu, ponieważ świadczenie może być. Wypłacone od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Więc, jeżeli ktoś złoży wniosek do 31 marca, to za marzec jeszcze dostanie pieniądze. Jeżeli złoży wniosek 1 kwietnia, to już niestety dostanie pieniądze za kwiecień dopiero. Czyli to informacja także dla Państwa, jeżeli Państwo znacie osoby, które mogą się o 500 plus starać, a mogą się starać. Właśnie, kto się może starać? Mogą się tak naprawdę starać wszyscy obywatele Ukrainy, którzy po 23 lutego przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa. Natomiast, aby się starać o to 500+, plus, trzeba spełniać pewne warunki. Tak, Po pierwsze, trzeba mieć nadany PESEL, trzeba mieć polski numer telefonu, trzeba mieć adres mailowy i trzeba mieć koniecznie polski numer konta. To są, to są te warunki, które trzeba spełnić. To wystarczy, aby starać się o 500 plus. Więc jeśli słyszą nas osoby, które wspierają, osoby, które do nas przybyły, to te informacje myślę bardzo ważne i warto także pomóc tym wszystkim, którzy chcą założyć sobie w Polsce PESEL, konto, numer telefonu podać czy e-maila. A także no przyjść i zarejestrować, czy przez internet zarejestrować się o wniosek o 500+, plus, zwłaszcza, że po prostu wiele dzieci przybywa do Polski z, z rodzinami. Oczywiście, jeżeli są jakieś problemy, to tutaj pracownicy ZUS z chęcią pomogą. Można udać się do każdej placówki, tam nasi pracownicy i założą tą platformę usług elektronicznych i złożą wnioski o świadczenie 500+. Planujemy także w najbliższym czasie uruchomić punkty mobilne w miejscach, gdzie nie ma placówek ZUS, tak aby... Aby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. Tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć, że te wnioski o 500 plus nie są, nie są tylko na, że tak powiem, na marzec i na kwiecień, ale także są od razu wystawiane na kolejny okres rozliczeniowy, który trwa od maja do maja kolejnego, kolejnego roku. Więc przy jednym przyjściu do Zakładu Bezpieczeń Społecznych mamy wystawione dwa wnioski na okres do maja i na okres od maja do kolejnego maja. A te mobilne punkty to będą w jakichś przykładowych miastach, nie wiem, Sulechów? Wiem że, na pewno, wiem, że na pewno w Witnicy to będą różne miasta. Tutaj na razie pracujemy tam, gdzie, pewnie... gdzie jest potrzeba, gdzie jest największa potrzeba. Tam postaramy się takie punkty mobilne uruchomić. Analiza trwa, ale także ZUS ma pełne ręce roboty, bo zbliża się wypłata 13. emerytury. Tak, to dobra informacja dla wszystkich emerytów i rencistów. Już w kwietniu, z kwietniowym świadczeniem, tak naprawdę dostaną 13 emeryturę. W tym roku 13 emerytura to 1338 zł brutto, na rękę to jest 1217 zł. I takie dodatkowe roczne świadczenie otrzyma każdy, kto na dzień 31 marca ma prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli mówimy tutaj o emeryturach i o rentach. Każdy, kto ma przyznane takie prawo, taką 13 emeryturę dostanie. Tutaj chciałabym podkreślić, że nie trzeba absolutnie składać żadnych wniosków. To będą pieniądze wypłacone z urzędu i to będą pieniądze wypłacone łącznie ze wraz ze świadczeniem. Czyli jeżeli każdego miesiąca pobieramy świadczenie 5 czy 10 dnia miesiąca, to tego 5 czy 10 dnia miesiąca nasza emerytura bądź renta będzie wyższa. O tą kwotę 1338 zł. brutto. Tutaj chciałabym wspomnieć, że w tym roku decyzją Ministerstwa Finansów ta trzynasta emerytura będzie nieopodatkowana. Ona nie będzie opodatkowana ani teraz, ani, ani w rozliczeniu rocznym. Zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120 zł. Tutaj chciałabym też uspokoić osoby, które mają potącenia komornicze, ponieważ trzynasta emerytura będzie całkowicie wolna od egzekucji. Czyli będzie można podreparować budżet zwłaszcza w ostatnich czasach rosnących cen. Oby te ceny już nie wzrastały, bo ta trzynasta emerytura no to może być. No jeszcze będzie 14 solidne. emerytura na jesień. Więc. O. Jeszcze 14. jeszcze 14. Jeszcze 14. Miesiąc mniej więcej zazwyczaj wypłacany to jest bardziej listopad, czy bardziej. Na jesień, ale nie, nie pamiętam, pewnie. szczerze mówiąc. Pozostawiamy no w niedopowiedzeniu państwa. Dokładnie. Niech to będzie miła niespodzianka. Jeszcze o bonie turystycznym chciałem z panią porozmawiać, bo wszyscy ci, którzy mają małe dzieci, zastanawiają się, jeśli jeszcze tego bonu nie wykorzystali, czy mają, już tylko, czy mają jeszcze w ogóle możliwość, bo to miało być do końca marca. Tak, miało być do końca marca, natomiast w związku z sytuacją pandemiczną i tym, że no nie każdy mógł taki bon wykorzystać. E, bon turystyczny został przedłużony do końca września e, tego, tego, roku. Roku, tego tak. roku. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wykorzystał, to ma na to jeszcze troszeczkę czasu. Natomiast tutaj też chciałabym podkreślić, że bon turystyczny należy wykorzystać do tego czasu. Należy opłacić usługę turystyczną do tego czasu. Natomiast można ją wykorzystać później na przykład na... E, zimowisko, czy można, można w ten sposób opłacić kolejne wakacje. Czyli ja zaliczkuję mojego, że tak powiem w mój ośrodek, do którego chcę jechać sobie do końca września, a w przyszłym tak roku jest. jadę na zimowisko Dokładnie. Lub, czyli 2023 jeszcze na wakacje Dokładnie z Bonu. Tak. Można pojechać, to są kwoty Bonu? To jest 500 zł. To jest 500 zł na każde dziecko w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. To jest dodatkowy bon, czyli to jest 1000 złotych. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to tutaj do dyspozycji Lubuszan jest ponad 113,5 tysięcy takich bonów, z czego już przeszło 82 tysiące zostały, zostały wykorzystane. Czyli 30 tysięcy bonów gdzieś czeka, szanowni państwo. Tak jest, natomiast do tej pory Lubuszanie opłacili bonem na ponad 71 1,5 miliona złotych. Czyli wakacje były, lub zimowiska były, były lub będą. Tak. A może inne usługi, bo rozumiem, że to nie tylko taki wypoczynek jest dofinansowany. Co można sfinansować sobie z tego badania? Z turystycznego można sfinansować wypoczynki zorganizowane. Nie muszą to być wypoczynki z noclegiem, mogą być to jednodniowe wycieczki wraz z atrakcjami, które podmiot turystyczny Oferuje. jeżeli chodzi o nasze województwo, to tutaj takich podmiotów te, y, turystycznych zarejestrowanych w polskiej organizacji turystycznych jest 300 y, 319. Z jest jest, czego wybierać? Z czego wybierać? A to mówiła Agata Muchowska, rzecznik Klasowa y, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.